ten materiał powinien być skierowany do kierowcy ciężarówek. Dlaczego? Bo jeden z nich ma laptopa, w zasadzie miał. Odpalał ciężarówkę i coś pyknęło. Ale co podał klient, bo to jest takie trochę dziwne. Usterka, nie uruchamia się. Okoliczności. Był uruchomiony i podłączony do ładowarki. No laptop, wiadomo, nie? I był podłączony do ładowarki samochodowej w ciężarówce. Przy odpalaniu pewnie auta zapomniałem odłączyć ładowarkę. I doszło do przepięcia. I przestał działać. Czyli klient zapomina odłączyć u laptopa od ładowarki i w momencie rozruchu, uruchomienia pojazdu dochodzi do jakiegoś przeskoku, przepięcia i acer, jadę, to już nie, chyba nie pojedzie, gaśnie, więc skoro zgasło, nie uruchamia się, to robimy pomiary i zobaczymy, co nam wyjdzie. Ja jedno wiem, tu jest zwarcie w B+, a to oznacza, to zwiastuje problemy. Gdzie jest B+? No tu by się teraz taka przydała dynamiczna grafika, bo miernik w rączkę, no i cyk. B+ jest oczywiście na rezystorze pomiarowym, więc pierwsza, najważniejsza kwestia, zawsze będę to powtarzał, B+. Rezystancja na B+, tylko oczywiście trzeba mieć jakiś board view schemat, a jak nie, to szukać kogoś, kto wie i zapytać go. I zobaczcie, to jest względem masy, jest 0,17 Ohma i ta rezystancja niestety jest kiepska. Dlaczego? Bo jakby to było idealne 0, 0,005 Ohma. Mamy idealne zwarcie do masy, tak jak zwrzemy dwie końcówki. A tak nie jest. Ja już wiem, że któryś z górnych kluczy zapewne jest przebity. No i zaraz tego się dowiemy. Czy mam rację, czy nie mam racji, bo 0,17 Ohma to zło. Zależy też, jak przyłożysz końcówki pomiarowe. Zobaczcie, dobra, 0,17. No i teraz, ja już wielokrotnie to nagrywałem, wielokrotnie o tym mówiłem, gdzie trzeba w takim wypadku zmierzyć sobie rezystancję pomiędzy B+, a po kolei cewkami. Bo gdzieś tutaj z tych górnych kluczy on może być przybity. Tak samo górne tranzystory od VRAM-u, tudzież górne, w tym wypadku DryMOS-y od zasilania GPU. Więc co dalej? Przykładamy jedną końcówkę pomiarową do rezystora pomiarowego. Może być nawet z tej strony. I teraz przykładamy do faz procesora i patrzymy, co jest grane. I jak tu będzie 0,00, to jest źle. Mamy 3,42 Ohma. No to są fazy od procesora. Wiem jedno, nie ma zwarcia pomiędzy fazami, czyli tymi górnymi MOSFETami, a B+. Kolejna sekcja zasilająca procesor zapewne będzie w tym miejscu. Tak, bo jest rezystancja 1,22 Ohma. Niska rezystancja, ale te procesory ogólnie standardowo są na takim pułapie rezystancyjnym. Tu będzie bez zmian. Kolejna cewka 12 ohmów, to jest zasilanie zapewne system agent. Kolejna cewka. No i szkoda gadać, bo w tym momencie robi się kuku i to spore kuku. Dlaczego? Zresztą dobra, jeszcze polećmy dalej, bo to możliwe, że jest jeszcze gorzej, niż by się mogło wydawać. Dobra, B+, come on, dawaj na B+. No i fazy od VRAM-ów. 22 Ohmy, ok. I GPU 0,29 Ohma, to jest bardzo dobra rezystancja na dławikach od GPU. Często pytacie, jaka rezystancja powinna być. Na pewno nie niższa niż 0,19 Ohma. Przynajmniej tutaj, nie? No 0,29 jest akceptowalne. Czy tak, PCH, zasilanie PCH, 85 ohmów, rezystancja jest wysoka, 8 kilo ohmów, 7,7, 13, to jest zasilanie RAM-ów zapewne, 128 mega, mega, co ja mówię, 128 ohmów. No dobra, wszystkie pomiary pokazują, że jest ok. Oprócz niestety tej cewki. To jest zło. To jest zło. Dobra, sobie zaraz przygotuję board view. Pokażę wam, co jest grane. Jak to się klikało? Lewy. Widać to? Dobra, widać. Czyli tak. To jest nasza płyta. I my mamy gdzieś zwarcie w tym rejonie, na tej cewce. PLH1. To jest zasilanie, słuchajcie, od 1,0 V. Tu w prawym górnym rogu jest ładnie podpisane.
No i opcje są dwie w tym momencie. Albo jest przebity ten układzik PUH1, ten dupek, jakby tak było, to jest bomba, albo jest przebity. To poszło na CPU. Ta linia musi wchodzić na CPU, z tego co mi wiadomo. Ale cewka jest z tej strony, druga strona cewki. Idziemy tu. Jeszcze nam te linie nie wchodzą na procesor, nie zapala się. Ale z drugiej strony płyty, dobra, ok, mamy tak. Są kolejne kondensatory i najważniejsza z worka PJH1 i zapewne stąd będą już wchodziły linie bezpośrednio gdzie? No właśnie, na naszego koleżkę, na naszego procesora. Więc w takim wypadku, tak jak było widać z tej strony, mamy zworkę PJH1. No i teraz nie musimy robić jakiejś tam próby zwarciowej, kombinować. Wystarczy rozlutować zworkę i będziemy za chwilę widzieli, czy jest zwarcie, po której stronie jest zwarcie, bo to o to się rozchodzi. Także ta zworka, o, to jest ta zworka, dobra. To już widać stąd, to jest takie większe. PJH1, nie? No to weźmy sobie lutownicę i zaraz to rozlutujemy. No kurczę, ciekawe, czy to jest przypadek, czy nie, że w dokładnie tym opisywanym przypadku, kurczę, człowiek gasi, czy tam zapala ciężarówkę, pyk, idzie jakiś impuls i rozwala mu przetwornicę. Może to się nałożyły dwie sprawy na raz i to jest totalny przypadek, a może faktycznie jakiejś kiepskiej maści ładowarka samochodowa. Ja ogólnie nie lubię tych rzeczy, nie ufam im. Nie wiem, jakie macie doświadczenie, natomiast no różnie bywa. Dobra, teraz tak, rozlutujmy sobie zworkę PJH1. No i to będzie może najkrótszy materiał na tym kanale, kto wie. Bo to jest taka szybka diagnoza, przy czym wiadomo, żeby do tego dojść, trzeba tego laptopa rozebrać, rozbebeszyć. I klient chce usługę, z której się dowie, co walnęło i ile by kosztowała ewentualna naprawa. Ok. Zworka rozlutowana. No i teraz jeszcze pójdźmy na board view, żeby pokazać, jak to wygląda. Albo jeszcze połączę ekrany. Ok, ustawiłem to, także po prawej stronie macie board view, plik, który nam mówi wiele. Po lewej stronie z kolei podgląd z mikroskopu, więc to jest ta zworeczka PJH1. Jakby do każdego laptopa było board view. No i o co chodzi? Jeżeli będziemy mieli zwarcie po górnej stronie tej zworki, to jesteśmy w domu. Wtedy może wymienimy tylko jeden układ, jest z bani. Z kolei jak będzie zwarcie po dolnej stronie, no to jest kicha. I to spora kicha, także teraz miernik w rączkę i patrzymy na prawy górny róg. Oby to było zwarcie od górnej strony. Przykładamy końcówkę i patrzymy. Ty! Ej, bez kitu! 0,27 ohma od górnej strony. Nie wierzę. Jeszcze sprawdźmy dół. 9,73 ohma. Ej, bez kitu, jest spora szansa, że strzeliła przetwornica. No naprawdę? To jest możliwe? Czyżby nie zawsze musi się spalić ten przeklęty procesor Intela tej 10. generacji? Czyli w tym obwodzie, gdzieś właśnie z prawej strony, mamy zwarcie do masy. W takim wypadku, jak dla mnie, pierwszym pretendentem do miana zwarcia będzie układ PUH1. I to jest układzik podpisany tak trochę dziwnie, JW5069A. No i na jego wyprowadzeniach mamy właśnie zwarcie. Ciekawa sytuacja i ciekawa historia. Niebywałe, wręcz dziwne. W takim układzie to nie ma co się zastanawiać. To trzeba lutować, panie Andrzeju. I w tym wypadku hoter w rękę. Nagrzejemy płytę trochę od dołu, bo ta płyta niestety ma ten minus, że obok tego układu jest gniazdo zasilania. Grzejąc w tym miejscu, troszeczkę przytopimy gniazdo. Także teraz hota w rękę. Nagrzewamy od dołu właśnie. Podgrzejmy laminat. Przydałaby się taka płytka, która by grzała od spodu. Coś, co można było postawić na blacie, żeby nie był taki wielki, chamski prehiter,
tylko właśnie taka płytka indukcyjna. Kurczę, używacie czegoś takiego? Widziałem, że kiedyś w Gultroniku chyba sprzedawali takie rozwiązania. Więc może trzeba się coś takiego zaopatrzyć. Teraz tak. Użyjemy od góry i skierujemy strumień powietrzny po przekątnej w prawy dolny róg, tak żeby przetwornica nagrzewana była. O, cyk, i patrz, zeszło. Bo standardowo grzejemy od razu sam układzik, to niestety, ale termicznie nam tutaj zaczyna pływać, topić się gniazdo. I to jest standard, to jest norma. Mi się to wielokrotnie zdarzyło i każdemu, kto ściąga, czy nawet zresztą wylutowanie górnego tranzystora od CPU, jak padnie, jest praktycznie niemożliwe, żeby tego gniazda delikatnie gdzieś tam termicznie nie podgrzać. Nie ma bata. Dobra, teraz tak. Idziemy na cewkę. Zrobimy pomiar. Ciekawe, czy będzie zwarcie, czy nie będzie zwarcia. Sprawdzamy względem masy. 20 omów. A to dziwne. Ty, to jest bezkitu dziwne. 20 omów bez procesora, bez układu, który wytwarza te napięcie. Może tak ma być. No dobra, to teraz tak. Zaczynamy powoli lepić tego bałwana. Jest jeszcze szansa, że któryś z tych kondensatorów mógłby być przebity. Dlatego mamy 22 omy, ale... No dobra, to w sumie... A, no tak, jest jeszcze jedna rzecz. Nie pomyślałem o tym, bo chodzi o to, że nawet tutaj, patrzcie, w tym obwodzie było nisko. Tu mamy jakiś rezystor. To jest w obwodzie układu wytwarzającego napięcie 1,05 V, ale z kolei z drugiej strony laminatu, czy mogłoby tu coś być uwalone oprócz tych kondensatorów 6? Nie wiem. No dobra, teraz tak. Nie ma co dumać. Pierwsza sprawa, nie będę lutował tej cewki, nie cewki, tylko zworki, tylko wlutujemy sobie nowy układ, czyli nowy, czytaj, nowy z odzysku. Ale zanim to zrobimy, to najpierw tacy najdzie out. Kurczę. To się nie dzieje naprawdę. Taki powrót po mojej absencji i nie zawsze musi być tragicznie, czyli coś się może udać. Dobra, zbieramy. Jesień się chyba już zaczęła oficjalnie, więc zamiast spadku formy, może będzie w końcu wzrost. Dobra, to myjemy. Mokro, bo mokro, standard. Teraz tak, znowu topnik w niedużej ilości, nawet w takiej. Grot cienki, musimy oblutować pady dookoła. Nanieść cynę. Coś takiego. O, grot mi przyspawało. Nie miał siły. Oczywiście tu jest pad masowy i główna linia zasilająca układ. Nie zawsze jest kolorowo, dlatego jak nam spawa hot w rękę, temperatura, nie wiem, 350 i delikatnie dogrzewamy. Cokolwiek. I wtedy ten grot nie będzie nam spawało. I laminat możemy powiedzieć, że wstępnie przygotowaliśmy. Teraz to trzeba skądś załatwić układzik. Oczywiście, jak nie masz w swoich zasobach, no to szukasz na internecie. A w sumie nie wiem, czy jest schemat do tego laptopa. To jest płyta, właśnie, jaka to jest płyta? To jest płyta LAJ891P, wersja 1B. A no i właśnie, nie mówiłem. Tutaj na pokładzie mamy 10. generacji Intela i7. 10750H
i RTX 2060, który śmiechem żartem w dalszym ciągu jest naprawdę mocną grafiką, która potrafi odpalać zdecydowanie więcej gier niż jakiś taki RTX, nie wiem, 3050 Ti, bo 2060 tamtego po prostu klepie bez problemu. Także niby 2060, ale umówmy się, jest moc. Dobra, ten układzik. Idę szukać w swoich zasobach jakieś płyty Zacera, no i zaraz wracam. Szukałem, szukałem, no i się doszukałem, ale żeby nie być gołosłownym, bo mam płytę taką z Demobilu, jakieś układy są, patrzcie. Czyli w tej płycie był, nie wiem, spalony procesor, przebicie jakieś. No i jest układ, który, zobaczcie, jest wielofazowa sekcja CPU plus ta linia od 1,0 V, nie? Jest układzik. I można było powiedzieć, ty, próbujemy na pałę, lutujemy. Może się uda, może zatrybi, może nie. Ale lepiej, bezpieczniej jest odpalić oczywiście board view, żeby się upewnić w 100%, co jest grane. Kiedy jednak możemy to zrobić, pomierzyć coś, upewnić się, róbmy to. I ten układ nazywa się PUH1. Na naszej płycie z laptopa marki Acer. Natomiast tutaj... czekajcie, bo się już zgubiłem. PUH, to był PUH 1. On jest podpisany z Enable Suspe, dobra, cyk, PJH1 z worka. Ok, czyli ten koleżka, o nim mowa. I zobaczcie, tu jest ładnie na schemacie podpisane, że jest to układ SY8286 RATS. I klikamy Ctrl C, odpalamy drugi schemat, właśnie z tej płyty, którą tutaj przyniosłem, czyli NMC921. I tutaj wklejam Ctrl C i już nam pokazuje, że układ PU1401 jest to dokładnie ten sam układzik. Niczym się nie różni w obudowie QFN23x3. Więc teraz można śmiało sobie pozwolić na zdemontowanie. I tam układ miał jakieś literki, wiadomo co to było. Natomiast zobaczcie, tutaj jest podpisany po mongolskiemu, nie? Czyli w tym wypadku BAACK0, czy tam ile. Ja nie jestem turbo dobry w tych rozkodowywaniu takich rzeczy, dlatego jak masz schemat, to jest lepiej. Natomiast jak go nie masz, no to kurde, trzeba sobie radzić. A w tym wypadku, no kto wie, może będzie dobrze. Zobaczymy, czy nasz koleżka się... A, jeszcze wiem, co mogę sprawdzić. Ty, sprawdzę rezystancję na tej cewce. Właśnie, żeby mieć jakiś tam punkt odniesienia. Co prawda CPU jest wylutowany, ale... O kurde, tu względem masy, słuchajcie, jest rezystancja turbo wysoka. Kurczę, tam mi się wydaje, że jeszcze na tej płycie może być coś walnięte, jakiś kondensator. Ciężko powiedzieć, no ale się dowiemy. Najpierw tak, demontujemy ten układzik. Okrężne ruchy. I powoli puści. Jedynka jest w prawym dolnym rogu. Cyk, mamy go. I teraz miejsce wlotu, oczywiście tutaj. I znowu hoterem od góry, temperatura bezpieczna. Patrząc jeszcze, gdzie jest pierwszy pad. Najpierw nagrzewamy laminat bez układu. Jak zobaczymy, że ta cyna zaczyna błyszczeć, pływać, to już jest ten moment, o właśnie teraz, to jest ten moment i przykładamy dziada. O właśnie tak. Za chwilę ktoś powie, ej, zwarcie jest na tych dolnych pinach. Wiem. Niech sobie będzie, bo to jest dalej ten sam pad. Ten sam sygnał, ta sama linia. Więc tak być może. Tutaj ewentualnie jeszcze można dolać mu trochę. No i oblutować, jak się uda. Zobaczymy. O, cynę mi spawa. W takim wypadku tego nie pociągnę dalej, muszę dogrzać hoterem. Więc grzeję hoterem i jadę. Tak samo tutaj. Właśnie tak. O, zwarcie zrobił. Dobra, jest git. Tak być musi. Natomiast ta rezystancja, tam było 10 ohmów. Jakaś turbo nieciekawa. Ciekawe, od czego jest ta z worka. Jest jeszcze szansa, że...
Ty, jeszcze tej zwłoki nie patrzyłem. Cewki. Może coś jeszcze jest trzaśnięte. Także sprawdzimy, bo początek był taki, że mamy rezystancję względem masy na poziomie 2 ohmów, czy tam mniej, 1,20. Nie pokazałem, że po usunięciu układu ta rezystancja musiała pójść do góry. No, nie mierzyłem teraz tego, ale to logika podpowiada, więc robimy pomiar. Jedna końcówka do masy, druga do rezystora pomiarowego i patrzymy. No i tutaj nie może być zaskoczeń. Mamy wysoką rezystancję w megaohmach wyrażoną. Więc spoko. Natomiast co mi się nie podoba, oczywiście rezystancja na tej cewce. 27 ohmów, no nisko, bez kitu nisko, ale może tak ma być, kto wie. Zaraz się przekonamy. Teraz zrobimy taki myk. Nie będziemy już lutowali, jeszcze nie będziemy lutowali tej zworki. Co zrobimy? Uruchomimy sobie korada, to pierwsza sprawa. Więc nasz zasilacz musi się połączyć hello z nami. Chodź baby. I dodatkowo przydałoby się jeszcze co? Podgląd z termowizji. Bez termowizji, tak śmiechem żartem, w dzisiejszych czasach ciężko jest w ogóle coś naprawić. Nie, że się nie da, ale mimo wszystko to działa. Zresztą te czasy, kiedy, nie wiem, tak 8 lat do tyłu, to serio, prawie nikt nie miał na serwisie termowizji. Teraz to co drugi Kowalski, który się interesuje elektroniką, już kupuje, bo jest to dostępne, przystępne cenowo, nie? Natomiast kiedyś tak dobrze nie było, nie było tej hossy, no dostępność tych produktów jeszcze przede wszystkim, te ceny i jeszcze raz ceny. Dobra, korat, ustawmy mu 20 V, 10 A niech będzie. I najpierw uruchomimy go elektrycznie. O, tu jest nawet fajnie taka zworka do włączenia. Poczekajcie, 10 amperów. Puszczamy zasilanko. Tam lekko dygnęło, spoko. Teraz zewrzyjmy sobie takie dwa pady obok złącza klawiatury. To jest włącznik, ten drugi. Ej, nie wystartowało. Niemożliwe. A, nie budzi się, no tak. Bo tutaj PCH oczywiście jakkolwiek musi startować. Możemy jeszcze sprawdzić, czy mamy B+. Ale jak nie ma na CPU zasilania 1,0 V, no to nic się dalej nie obudzi, więc... Chociaż taka dziwna sytuacja, jak bez kitu. Dobra, mamy miernik na wolty, prawy dolny róg, możecie patrzeć. I patrzymy teraz, czy w ogóle... Mamy B+. 20 V na B+ jest. Na naszym włączniku 3 V jest, no bo w sumie reagowało jakkolwiek, więc jak na włączniku 3 V, to już budzi się KBC, kolejne sekcje. Zasilanie naszego mostu nie startuje. Zewrzyjmy zworki. Ty, no nie ma nic. A to ciekawe. To się teraz robi niefajnie, bym powiedział. Ty, no jakim cudem? Czekajcie chwilę, bo tu może coś mi w bambuko robi. On i tak powinien, PCH powinno mieć zasilanie. 1,05 V powinno być obecne i to nawet nie ma o czym mówić. Tutaj coś było widać. Tak, w tym miejscu pulsowała przetwornica od 3 V. No ty franco. 5 V mamy. Szukamy dalej. No tak, bo tu piątka wchodzi, potem mamy 3 VLP, żeby zasilić KBC-a. No ale... Na KBC wchodzi 3,3 V, ale nie dzieje się nic później sensownego. Dobra, to może pójdźmy sobie na board view i sprawdźmy w ogóle,
Co to jest? A nie ten guzik. Lewy. Sygnał Enable. Enable VCCIO. No i dobra, na tym padzie powinno być Enable, a to jest wystawiane przez VRON. A VRON wychodzi oczywiście z kabeca. Więc jak na 121 pinie nie mamy VRON-a, to w ogóle nie ma bata, żeby to wystartowało. Ale zanim VRON się obudzi, to jeszcze po drodze ma kilka warunków do spełnienia kabec i reszta tych koleżków. Dobra, to teraz tak. Najpierw zalutujmy sobie tą zworkę. Wątpię, żeby to wykrywało brak tego napięcia w takich milisekundach, no ale kto wie. Ciekawe. Możliwe, że charger jest zwalnięty i on może nie ma sygnałów określonych. Chociaż to, że jest B+, to nie znaczy, że mamy wszystko. Dobra, podłączymy sobie jeszcze raz zasilanko. No i teraz spróbujmy włączyć płytę. Nie. Ta franca jest bardziej ubita niż myślałem. Bez kitu, więc jednak... How dare you? Człowiek się cieszył, że wymieni jeden układ. O! Ty! Startuje! Patrz! To ja nie wiem. Zbyszek Nowak, ręce, które leczą. 43, 2 ampery pobiera. Temperatura rośnie, ale oczywiście nie mamy ramów wpiętych, więc nie wiem, szpatułka nie łączyła. Chociaż może napięcie jest troszeczkę za niskie. Może 20,5 V dajmy. Słuchajcie, to teraz. Klocek z odprowadzaniem ciepła. No bo jednak to chce gadać, a różnie bywa, nie? Więc dajmy trochę pasty. Cyk, na rdzeń. Teraz tak, nasz klocuszek miedziany. Przydałby się jeszcze pendrive. Pendrive, który pokaże, czy będzie mrugał, czy będzie komunikacja. Także podpinamy. I tak naprawdę... A dlaczego on 17 mA pobiera? A, bo pendrive się świeci, ty, patrz. Ale kurde... Tu gniazdo jest rozwalone od USB-C. Gniazdo jest trzaśnięte. Niedobrze. Nie sprawdzę, czy mruga pendrive, bo jest gniazdo rozwalone. Trochę boję się wpinać, więc... W tym wypadku... Nie. Nie kombinujemy. Odpalamy... Poczekajcie jeszcze. RAM. RAM trzeba wpiąć. Będzie widać po prądzie tak naprawdę, czy... Albo nie, z drugiej strony. Czy to reaguje, czy nie? Spróbujmy. Palimy dziada. How dare you? Nagle czarodziejsko cyk budzi się. No, restart, dobra. No i patrzymy na te wyżyny, doliny, czy będą... 2 ampery płyta pobiera. 2100. Jak nie będzie tego efektu wyżyn, dolin, pływania prądu, to jest do pupy. 2,2. GPU się nagrzewa, no ale... Dawaj, pływaj. 2,7. O, jak już jest 2,7, to jest fajny skok i on zaraz spadnie znowu na 2,3. Mam taką nadzieję. 2,8, 2,9. Może położymy... O, jest restart. Jest reset. Połóżmy cięższy dupę, który zabiera ciepło. 2 ampery. I teraz troszeczkę to robię po omacku, bo pendrive'a nie wpinam. Ja się w tym momencie czuję nieswojo, kiedy nie widzę tego, tej reakcji aktywności na magistrali. Ale zobaczcie, 2,2 ampera, 2,4, o, 1,3. Tak, już prąd zaczyna pływać, więc 3,7, bardzo dobra wartość. 1,6. Tak, to już, słuchajcie, on w tym momencie zapewne za chwilę dałby co? Dałby obraz, nie ma bata. Chociaż mieliśmy też takie sytuacje, bo można się już cieszyć, że okej, uruchomiłeś, ale miałem takie sytuacje, że ten strzał poszedł do CPU i już na takim procesorze odpalał się laptop, był obraz, wszystko, ale nie dało się już zainstalować nowego Windowsa,
a na pulpicie bluescreeny wywalał i koniec. Niby wszystko elektrycznie działa, ale CPU jest delikatnie upalony, jest koniec. A wymiana 10. generacji procesora to jest nadal kosmiczny koszt, bo procesory są prawie że niedostępne. Więc dobra, sprawdźmy, czy on zareaguje na wyłącznik. No, chyba średnio. Próbuję trzymać. No i kiepsko ci to idzie. Nie, nie reaguje. Ok, zabierzmy sobie w tym momencie dodatkowe bloczki. Co mogę stwierdzić? Płyta elektrycznie się uruchamia, procesor się nagrzewa, widzieliście, GPU się nagrzewa, mostek pracuje, RAM działa. Trzeba taką płytę wsadzić do budy i szybki test. Mam budę, powiem wam jedno, albo ten laptop był przez kogoś wcześniej czyszczony, albo po prostu właściciel naprawdę dba. Dlaczego? Bo to wygląda naprawdę w porządku. Układ chłodzący, wentylatory, no nie ma co pitolić. To robi robotę. Więc albo ktoś faktycznie jeździ no stop tymi ciężarówkami. Drugi wentylator tak samo. No rewelacja. Wow. Miło jest spotkać coś takiego. Bo wielokrotnie widzieliście, że narzekam, że brudne, że to, że tamto. Ja wiem, że to jest praca serwisanta, natomiast oceniamy to, w jakiej formie to dostajemy. O. Tu wszystko... W sumie ty, to jest laptop na RTX 2060, to jakim cudem to jest takie czyste? To w sumie daje do myślenia, no. Jak widać, da się, bo to wszystko jest rewelacja, rewelacja. Aż dziwne, że tak czysty może być laptop. Dobra, szybko to towaruję. A jeszcze wam pokażę jedną rzecz. Gniazdo, o którym wspominałem, bo nie pokazałem. Nie wiem, czy wyostrzy. Chodź tutaj, come on. No dobra, idziemy na mikroskop. Może gniazdo jest rozwalone, czyli... Laptop, pomimo że jest tak zadbany, to tutaj... A, widzisz, ty! Ciekawe, czy to jest linia zasilająca. Ten pad, pin wyszedł. Widzicie to? Kurde. Takie coś mogłoby nam zepsuć zabawę. Takie gniazdo jak dla mnie jest do wymiany, więc ten pin... A, on wyszedł. W ogóle ten język, połowa jest wyłamana. Czyli gniazdo, jak coś, zmieniamy. Nie dzisiaj, nie teraz, bo trzeba sprawdzić, czy to daje obraz. Więc to wiemy. No okej. Okay. Wstawienie takiej płyty jest całkiem przyjemne, jak tasiemek nie ma dodatkowych od spodu. W takim wypadku na szczęście ich nie ma. Więc to jest takie składanie trochę klocków Lego. Grunt, żeby to powkładać. Nie zapomnieć o żadnej tasiemce. I uwaga, ten laptop ma dysk talerzowy. To się naprawdę rzadko zdarza. No w sumie tak, wtedy jeszcze były dyski talerzowe. Teraz to już ciężko z miejscem na taki dysk. Także sami wiecie, jak jest. Dobra, spróbujmy to włożyć pod kątem. O, cyk, to już wchodzi. I kładziemy płytę. Tutaj składanie tych wszystkich tasiemek też schodzi na tym. Jest oczywiście ważna kolejność. Czasami jest tak, że złożysz laptopa na 95%, potem się okazuje, że jedna tasiemka nie została podpięta i ona jest gdzieś tam. No i znowu rozbieraj wszystko, żeby tą jedną właśnie tasiemkę podłączyć. Ale co zrobisz? No trzeba. Więc po kolei lecimy. Taśma od klawiatury, cyk. Zapinka, bateria RTC przydałaby się, dysk talerzowy nie podpinamy, bo po co, zostawmy to, no i boczna tasiemka, no i właśnie tu jest USB. W tym acerze jest akurat to niefajne, że gniazdo USB 3.0 jest z jednej strony, a dwa pozostałe są na tasiemce modułowej, więc panel boczny dodatkowy potrzebny. Dobra, to jest. I teraz układ chłodzący. Możemy nałożyć pastę. Dobra, pastę z oryginalną. Możemy zetrzeć. Powiem wam, że no ta pasta jest praktycznie jak nówka. Ej, no bez kitu. Dziwne rzeczy. Ale prawdziwe. Jednak się da. Chyba, że ten laptop to był jakiś
leżak magazynowy i klient go centralnie kupił niedawno. Tutaj nie mam informacji, jaka była historia tego urządzenia, ale coś takiego rzadko się zdarza, żeby laptop, który ma czteroletnią, ile RTX ma lat? 4 lata myślę, że ma RTX 2060, tak lekko, nie? Żeby był tak zadbany, no kurczę, to wszystko wygląda jak nówka. Rewelacja. Dobra, skręcam to. Wszystko mamy skręcone na podstawowe śruby. Kabel możemy odwrócić. Baterii celowo nie podpinam, bo interesuje mnie przebieg prądu. A jak to wygląda z tej strony? No kurde, no ej, no ale zadbany laptop. No. Szok i niedowierzanie, autentycznie. Więc po prostu to jasno pokazuje, da się dbać, da się. Chyba, że kupiony przedwczoraj, no i on dlatego tak pięknie wygląda. Kto wie. Ok, odpalamy go. Ej, bo wentylatory ocierają o moją podkładkę, więc na spokojnie odsłonimy to. Może tak. Dobra, czekamy teraz. A, nie ma korada. Gdzie jest korad? Korad, halo? Nie ma korada. Jakoś tak. Nie ten guzik. Cyk. Dobra, 2,2 ampera. Dysk wpiąłem klienta, tylko po to, żeby sprawdzić, czy kółko z Windowsa będzie kręciło. W razie by miał się pokazać login, czy tam coś. Schowamy. Zrobimy tutaj maskownicę. O, minionek zasłoni. Coś takiego. Ej, procesor się przykleił do minionka nogi. Oddaj. Także. Czekamy. 2,2. Da obraz, czy nie da obrazu? Wszystko jest podłączone, więc czekamy powoli. 2,2, 2,3. No, come on. 2,7, 2,6, 3,0, 1,5. O, o, o. Do tego dążymy. Zawsze. O, 4 ampery. Panie, 80 watów, a on obrazu nie daje. A to już 80 watów żre. No. Bo jak on się nazywa, ten smutny? Uśmiechnij się, taki. No, come on, dawaj, dawaj, dawaj. Acer, Acer, jadę, yeah, kółko się kręci. Więc teraz czekamy na to, żeby wszedł do Windowsa, bo jakby procesor był trzaśnięty, to w większości przypadków on nie zaciągnie Windowsa. Po prostu kółko się będzie kręciło, no i już mamy, proszę bardzo. Niedziela, 16 kwietnia, taka data. Ciekawe, czy wtedy się zepsuł? No to przyszło teraz do naprawy. Więc coś takiego. Słuchajcie, sprzęt po prostu ruszył, więc przełączamy scenę, cyk, o. Jak widać, udało się tym razem naprawić laptopa, który jest w genialnej formie. Ja nie wiem, jak tak można dbać o laptopy aż tak dobrze. Wow, szacunek, panie Rafale, za taką po prostu pedantyczną robotę, jeżeli chodzi o laptopa. Tutaj nawet za bardzo, no nie, no nigdzie rys nie ma. I gdzie, co chciałem powiedzieć? Kierowca ciężarówki, więc da się, da się. Laptop ruszył, fajnie. Tu zrobimy konserwację, jeszcze te USB, wiadomo, dorzucimy, wstawimy nowe i w sumie co? Co jeszcze mogę powiedzieć? Mamy 50 tysięcy subów. Dzięki jeszcze raz za to wszystko. Nie spodziewałem się, żeby drugi kanał, który będzie miał praktycznie tą samą tematykę, co główny, będzie mógł zdobyć jakieś uznanie. Bo to te 10 tysięcy, ok, bo ktoś powie, bo to ta sama nazwa, pomylili się, kliknęli. Ale 50 koła ludzi, którzy chcą oglądać wariata bez przycięć, bez tego, że nie ma tu edycji, nie? Tu nie ma materiałów przycinanych. Tu jedynym przycięciem jest pauza, czyli jestem tu, jestem tu, jestem tu. Także to jest jedyna rzecz, jaka jest edytowana u mnie na kanale, bo wtedy najwyżej w razie czego mogę się zastanowić nad czymś, więc jeszcze raz dziękuję wszystkim. Możecie mi napisać w komentarzu, co zorganizować, co zrobić z okazji 50 tysięcy subów, bo i tak to jest niebywały sukces, jak na coś takiego. Zamiast, wiadomo, może nazwę zmienić, ty, może pójdźmy w tą stronę, może zaproponujcie nazwę tego kanału, bo jest ustawiona Wielki Elektronik Shorts, gdzie to miały być te przygłupawe, krótkie filmy, ale mi się nie podoba ta forma, w ogóle to nie pasuje do mojego ja, a wyszło w drugą stronę, czyli standard. Zamiast krótkich filmów to masz godzina, półtorej i w ogóle. Także daj znać w komentarzu. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za suby.
coś zrobimy niebawem i tyle. Był Minionek z wami i ja też z wami byłem. Spoks 2. Cześć, hej.